Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie wizu, nie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii o tym samym tytule. I lećmy po kolei, przede wszystkim mam podrażnione gardło, chyba nic mi nie jest, nie to, że się rozhorowuję, po prostu mam podrażnione gardło, więc hur dur Dzisiejszy odcinek raczej do długich nie będzie należał, chociażby z tego powodu. Jeżeli chodzi o okołopowodziowe tematy, to... Ten odcinek wciąż powstaje z wyprzedzeniem, więc możliwe jest, bo fala zbliża się do kolejnych miast za Wrocławiem, więc tak jakby obserwujemy co się dzieje, ale za Wrocławiem chyba jest dużo lepiej niż było przed Wrocławiem, mimo to... Akcje charytatywne w tym momencie kiedy leci ten odcinek, może tego dnia będzie stream. Nie wiem. Jeszcze nie udało mi się z ekipą całą skontaktować i wymyślić planu, jak to organizujemy, ale chciałbym coś zrobić, skoro mogę coś zrobić, więc em yeah. tyle w tym temacie jakby od mojej strony. Oprócz tego, oprócz tego, o, właściwie mam dzisiaj same spekulacje i spoilery, więc dorzuciłem coś, co jakiś czas temu chyba na mi rzuciła w moim kierunku poleciało i sobie zanotowałem, jak nie będzie o czym gadać, a dzisiaj faktycznie nie ma o czym gadać. Posłucha jest straszna. To jest jedna z rzeczy nielikowych, które można wyciągnąć i to są torby od... ITTB Designs na tym koncie jest dużo różnych rzeczy które nie są torbami, więc jak szukacie jakiś bluz czy innych rzeczy to możecie luknąć co tutaj fajnego zostało minionego, ale są torebki damskie, inspirowane różnymi bohaterami bądź bohaterkami tudzież innymi tymczasowymi jedzonkami nie, rezerwowymi jedzonkami z Genshin'a oczywiście, nie wiem czy muzyki nie będę musiał wyciszyć ale to się na montażu zrobi, wyglądają czadersko, wyglądają świetnie, podoba mi się koncepcja tego takiego cuśka wychodzącego poza samą torebkę, no i wygląd dają super, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to link do tego prawdopodobnie będzie na dole w przypiętym komentarzu, bo w końcu why not, why not? I update'y w tym temacie się pojawiają u nich na stronie za każdym razem, jak tam przeskakują na kolejny etap produkcyjny, więc jak najbardziej no tak. I to chyba tyle nielikowych informacji na dzisiaj, więc przejdźmy do tego, co lisełki lubią najbardziej, czyli uwaga spekulacje i spoilery, spoilery spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, ok, jeszcze większym ziarnem bo nie wszystkie z te informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Demet teraz pomyślałem, że dzisiaj jeszcze muszę nagrać, co jest grane i nie wiem jak ja będę tak gadał na co jest grane przez cały cały wieczór, nie? Ale ale git. W razie jakby było co jest grane, to spróbuję tutaj podpiąć, a ja przeskakuję do rzeczy, która może się wielu nie spodobać. Czyli na serwerze testowym jest coś, co udało się odgrzebać moim, więc ta informacja leci za moimi konkretnie. Na temat eventu, albo jakiejś jednej z gierek, które do eventu jest, która niekoniecznie Wam się spodoba. Tematycznie bardzo. A czy może tematycznie nie, bo nie wiem, nie wiem jaki tutaj jest temat. Mam mechanizm, a ten mechanizm opiera się na graniu w dwie osoby. Jest to koopowy event, którego z tego co rozumiem, albo nie da się robić solo, albo jest zaprojektowany, że powinno się robić go w koopie, więc może da się solo. Zakładałbym, że da się solo, no to jest gęsien, w końcu nie, nie przesadzajmy. Ale jest on robiony z myślą, że będzie odtrzaskiwany przez dwóch graczy jednocześnie. I Bajer polega na tym, że są przygotowane z góry postacie, że nie bierzemy swoich, tylko zabieramy. Bohaterów, danych nami przygotowanych przez twórców, i jest coś w stylu toru przeszkód, że biegniemy przez tor przeszkód. Tymi przygotowanymi postaciami są grupki wrogów do sklepania, więc nie do końca battle event i nie do końca jakieś wyścigi czy, czy kombinacje. Bardziej puzelek logiczny: tu do sklepania wrogowie, tu do przesunięcia, to do skoczenia, tam otwiera nam się brama, idziemy dalej. Takie, tak, takie coś, taki duet: dwie osoby, jedna robi jedno, druga robi drugie, i się zamieniamy i wykonujemy różne zadania na przemian, żeby móc przedostać się dalej. I w tym momencie ja się zastanawiam. Bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Genshin przeszedł bardzo dużą ewolucję od samego początku. Ta gra na starcie była zeldopodobną gaczą o relatywnie wymagającym poziomie trudności. Nie była jakaś strasznie trudna, ale była dość wymagająca z ogromnym naciskiem na koopa. Pierwszy event, który w tej grze był, był eventem koopowym. To był ten cały, jak on się zwał? Crucible. Więc tam, tam to się w koopie robiło, i od tamtego czasu odbiliśmy się bardzo mocno. Parę rzeczy jeszcze było zaprojektowanych na samym starcie, i Hojo zaczęło na gwałt od tego odchodzić ze względu na jej beznadziejny netcode. To było to, co zabiło kopa w tej grze, bo, bo trudno grać w kopa, kiedy nie da się grać w koopa, bo technologia wam na to nie pozwala, nie? Ale jeżeli chodzi o samą gierkę, to na starcie była ona mocno projektowana, pierwszy Hypostatic Symphony, dorobiona w koopie, i że poziom trudności jest na tyle wysoki, że musicie wykminić co kto ma z waszych drużyn, żeby zabrać i móc to pokonać i zgarnąć wysokie punktacje. Teraz jest troszkę inna sytuacja, bo mamy tak strasznie opi, postacie dostępne, jeżeli ktoś porolował, zdobył i oczywiście jakieś artefakty dla nich sensowne mam, no to jest jedno, versus Content, który jest skonstruowany, żeby po najmniejszej linii oporu ludzie, którzy grają na smartfonach, smerają kciukami, to bardzo leniwie byli w stanie go pokonać, że prawie wszystko da się dla głównych nagród zgarnąć na starcie. Podobało to mi się na samym początku, jak konstruowali eventy, że wszystkie primogamy, to co jest jakby najbardziej wartościowe, dostawaliśmy na samym początku za zrobienie najniższych progów i poziomów trudności, a potem to już były tylko takie szmerki, bajerki i za zrobienie wszystkiego na maksa, były zazwyczaj, zazwyczaj. Nie to, że zawsze oczywiście. Name cardy i tymi name teraz po latach można się pochwalić, jeżeli ktoś dorwał moment, ja tu szukam jednego konkretnego, ten chyba, z pierwszego Hypostatic Symphony, które było, on był w miarę trudny do dorwania. Odblokować to to nie było tak prosto, bo trzeba było mieć ekipę, albo wpakować mnóstwo kasy w tą grę, żeby mieć solo postacie do, do przeturlania się przez Hypostatic Symphony, bo pierwsze Hypostatic Symphony było wymagające. Nie trudne, nie wybitnie trudne, tylko wymagające, szczególnie dla graczy free-to-play, więc tutaj też się rozjeżdżało gracze free-to-play, a gracze płacące nie? Inna kwestia. Podobała mi się ta koncepcja. Od samego początku ten kop miał mocno towarzyszyć Genshinowi, a został wycięty i wywalony ze względu na to, jak bardzo choio nie ma opracowanego netkodu, który pozwoliłby przyjemnie grać parę osób wielokrotnie. Tak było, że bijemy ze znajomymi bossa i stoimy w dwóch różnych albo trzech różnych miejscach domenki, klepiąc głosika domenki, w sumie nie, bardziej myślę o tym, żeby było śmieszniej, bardziej myślę o Primogeo i szapie, ale stoimy w trzech różnych miejscach klepiąc tego samego bossa, bo każdemu się wczytywał gdzie indziej i obrażenia wchodzą, więc nie, nie, nie do końca działające tak jak powinno, więc jeżeli robią koopowy event, który ma się skupiać na kopie, nawet jeżeli nie będzie obowiązkowy koop do tego, to wydaje mi się, że pojawia się problem, bo dalej ich netcode jest nieogarnięty, po czterech latach jakby nie zrobili nic w tym kierunku. Dwa, wyhodowali odbiorców, którzy nie lubią koopowego co kontentu przez te 4 lata, bo odeszli od tego na w początku i bardzo rzadko do tego wracają, a za każdym razem jak do tego wracają, to podnosi się gigantyczny jazgot, że ludzie nie chcą. Ci, którzy lubią kopa, poszli grać gdzie indziej, więc to mi przypomina, są te gierki takie dwóch więźniów, którzy skądś uciekają, albo jedna jest bardziej komiksowa, ale nie grałem w nią. It Takes Two chyba? Jakoś tak jest tytuł, że biega się w dwie osoby, robi się różne rzeczy. Jak czytam liki na temat tego wycieku, to wygląda właśnie jak coś, no jest z informacji, że to ma być tymczasowe, ale to wygląda jak coś takiego, że jest tor przeszkód, który konkretnie jest dwie osoby do zrobienia i ten tor przeszkód polega bardziej na rozwiązywaniu puzelków co, gdzie, kto, jak ma zrobić. Nie wiem, jedna osoba tu stanąć, żeby drzwi się otworzyła, a druga osoba potem zrzuca jej linę. Tego typu zagrywki niż faktycznie trudność polega na biciu przeciwników. Czyli bicie przeciwników jest przy okazji, żeby coś się działo, żeby w dwójkę można było poklepać, ale no. Więc zastanawiam się, jak oni to mają rozwiązać solo i rzucam w waszym kierunku, że takie coś gdzieś na serwerze testowym. To prawdopodobnie prędko się nie pojawi, no ale, no, no jak mówiłem, że będzie Bomberman to czekaliśmy na Bomberman na 3 lata, więc nie przesadzałbym, nie przesadzałbym w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten rząd lików. Przeskoczmy do drugiej informacji. Dzisiaj będą bardzo sus informacje, więc, więc uważajmy na to. Przeskoczyłbym do drugiej informacji, która jest na temat szaławiła, szawalanka. Pojawia się coraz więcej sus info nie za moimi, tutaj żeby nie było, to akurat za moimi nie leci, na temat grywalnego szaławiła i bardzo możliwe, że rozgryźliśmy, co jest nie tak. Na serwerze testowym są różne postacie zbliżające się do gry, rozbebeszane na lewo na prawo, i ktoś prawdopodobnie na jakimś etapie zinterpretował jednego z bohaterów, którzy tam są. Mmm, trudno określić, co, co to jest, skoro to i tak jest na placeholderach. Jako szabalanka. Shala, sh -shawa, whatever. I od tego czasu za każdym razem, jak przewijają się informacje na temat tej postaci, która prawdopodobnie ma być grywalna, to jest to interpretowane jako szaławiu, pomimo tego, że nie wiemy, czy faktycznie on jest, bo ilość informacji lecąca teraz jest zbyt duża i zbyt wielu różnych źródeł, żeby założyć, że to wszystko jest bait, że to wszystko jest fake i w kuby walnąć, bo niektóre z tych źródeł są dość wiarygodne, przynajmniej z mojej perspektywy. Tak jak na to patrzę. Więc zastanawiam się, co jest grane, bo coraz więcej jest informacji widzów widzów. Kolejne dane na temat e, szabalanka są, tak? Kurde, no. Coraz bardziej odchodzimy od koncepcji, że on grywalny ma być, a coraz więcej informacji na temat jego grywalnej wersji jest, więc zastanawiam się, czy po prostu gdzieś w tłumaczeniu nie jest błąd, że znaleźli postać, przypisali tą nazwę kodową do osza Szabalanka, ale to tak naprawdę nie jest ta postać. Więc tak wam tylko daję znać, że kolejny raz lecą informacje, że ma być grywalny, że jest na serwerze testowym, że są yy, i do nadchodzącej aktualizacji z nim drobne rzeczy, nie jak i dalej, ale ten model, ta, 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 ten Bayer ma być grywalny, więc zobaczymy, zobaczymy. Ja bym stawiał, że po prostu po Pokażę się go gdzieś przy okazji, fabularnie, a reszta jest od innej postaci, ale to ja. Więc teraz przejdźmy do największego: What the heck się dzieje tego e, odcinka? Tutaj prawdopodobnie mieliście tutaj na clickbaitie, na miniaturze, jeżeli to clickbaitem można nazwać, bo nie wydaje mi się, żeby to był clickbait. Ale są rzeczy związane z Sandron i nie mam dla Was dobrych wieści, jeżeli o to chodzi, ale też nie mam dla Was złych wieści. To jest bardziej bezwieściowa informacja z dużą ilością wieści. O, bezwieściowa wieść. Jeżeli nie lubicie potencjalnych spekulacji, fabularnych, to polecałbym przewinąć dalej, bo tutaj mogą być drobne rzeczy, które potem, jeżeli okażą się prawdziwe, to ugryzą nas w tyłek i jeżeli nie, no to, 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 przepraszam, nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ale jeżeli chodzi o Sandron, to lecimy po kolei. Przede wszystkim wygląda na to, że plan uległ zmianie więcej niż raz. Oryginalnie tą postać prawdopodobnie mieliśmy spotkać w Sumeru, ze względu na to, że placeholderowy model, to znaczy, to nie jest placeholder, to był model do Sandron, który potem trafił do Kubła i z tego, co rozumiem, jest nowy, ale to jest Sandron jako Sandron, że to miała być Sandron, pokazana w tej wersji i miały być z nią rzeczy związane w sumeru. Mieliśmy ją minąć jeszcze w sumeru. Potem ona miała być do spotkania i grywalnie do zdobycia w Fontaine, i plan prawdopodobnie został przesunięty i walnięty w kubeł. Druga połowa planu została zrealizowana i zniszczona, i to jest Arle, ale. Jedna część, przynajmniej ta pierwsza, bo chyba Sandron miała być do spotkania wcześniej, i to są te stare Liki, o których wam mówiłem, takie o postaci jada, jada, te, te konstrukty, te jakieś tam, coś, już nie pamiętam dokładnie co, ale pamiętam, że z konstruktami to to wszystko było, przynajmniej w wersji grywalnej. To jest coś, co było projektowane jeszcze za czasów Sumeru, do spotkania prawdopodobnie w czasie Sumeru i do złapania we fontein gdzieś na samym początku. I jeżeli dobrze rozumiem, ten plan został zmodyfikowany ze względu na to, że postawili mocniej na wątek Primordial Sea, Nuveleta, więc postawiono na Wileta i wykopali wszystkie rzeczy poboczne, bo zminimalizowali koncepcję Fontaine do absolutnego minimum. Plan został przesunięty, postać wyleciała dalej, jeżeli w ogóle wyleciała. I teraz, jeżeli dobrze rozumiem, to co się podziało albo sytuację z Fatui, którą mamy, bo cała sytuacja z Fatui zmieniła się od tego filmiku, gdzie pokazali wszystkich przy stole i była ta przy fortepeniku te wszystkie akcje, od tamtego momentu koncepcja jakby szła w stronę, że więcej Fatui nagle skręcili, że realizujemy to jednak inaczej i poszli w inną mańkę. Więc Hojo teraz trzyma się wielkiej wojny, jaka będzie wewnątrz Fatui Harbringerów. Jeżeli dobrze rozumiem o co tutaj chodzi, co by oznaczało, że wypadną bohaterowie po obu stronach stołu. Tutaj też jest do tego Lacio, czy jak też się tam zwie. Teoria taka, że w zależności od tego, po której stronie stołu kto został pokazany, należy albo do tych nieseparatystów, tych bardziej konserwatywnych, a tych drugich bardziej. No, ogólnie są dwie frakcje, które się sobie mają rzucić do gardła podobno, podobno, nie wiem, nie, nie ma mam tutaj potwierdzenia. I teraz tak, pojawiły się na testach dwie zakładki dotyczące Fatui Harbingerów i Linie i Linet nie są w żadnej z nich, no ale ani Linie, ani Linet nie są Harbingerami. Oni są tutaj jako dodatkowa przejażdżka, zresztą gadaliśmy o tym, zanim oni się pojawili, że mają być postacie z Fatui, ale nie Harbingerowie. No to są oni. Żeby było zabawniej, jest więcej podobno postaci w planach, które ma być w Fatui, ale nie są Harbingerami. Jeszcze albo w ogóle mają nie być. Bo tutaj z Liniejem, wiecie, no, Arlego Arle tam namaściła, ale to swoją drogą. Jeżeli chodzi o te postacie, które mamy i Child i Arle mają to samo znaczenie, a jak sprawdzałem po stronie stołu stoją tej samej zresztą obok siebie, co by mocno sugerowało, że oni są jedną z frakcji. I tutaj pojawiła się teoria, że tylko jedna z tych frakcji będzie miała grywalne postacie i ja nie znajduję nic od swoich, co by to potwierdzało. Co oznacza, że Child i Arle owszem są z tej samej strony stołu i owszem są grywalni w przeciwieństwie do wszystkich innych postaci z Fatui Harbingerów, ale nie ma żadnego potwierdzenia ani żadnej sugestii, że druga strona stołu miałaby być niegrywalna. To znaczy nie ma żadnej sugestii, że idziemy w tym kierunku, poza tym, że ludzie wyciągnęli te wnioski w oparciu o to, że i Child, i Arle grywalni są, a są z jednej z prawej strony stołu. Oprócz tego wracamy tutaj do Sandron i dlaczego cała ta opowieść jest. Jest postać, która najprawdopodobniej jest NPC-em z nazwą kodową, która sugeruje, że to ma być Sandron i ona ma tą drugą etykietę od Harbingerów. Więc jeżeli to nie jest plan, który Hoyo gdzieś zarzuci po drodze i to nie jest plan, który zostanie wykopany w jakiejkolwiek, bo wiecie, te plany zmieniały się wielokrotnie, jak mieliśmy różne frakcje w Fontaine, no to one zostały tylko umownie, one gdzieś tam są w nazwach, ale nie zostało to gameplayowo nigdzie wykorzystane. Więc ja zakładam, że tu będzie to wykorzystane, ale mogę się na tym przejechać. Więc jeżeli o to chodzi, to jest postać, która najprawdopodobniej Prawdopodobnie jest NPC-em i najprawdopodobniej chodzi o Sandron, ale nie wygląda na ten moment z tych plików, jakby to miało być grywalne. Ale ma to drugie oznaczenie: więc albo Sandron będzie niegrywalna, będzie do spotkania i jest z drugiej frakcji, albo faktycznie będzie podział na frakcję i ta jedna frakcja jest dobra i jest grywalna, a druga nie jest. Co jest o tyle dziwne, bo mamy bardzo dużo lików informacji, że kapitano grywalny ma być, on jest z tej drugiej lewej strony stołu. Więc, więc taka sytuacja, i też nie ma nigdzie sugestii, że jedna grupa jest dobra, a druga grupa jest zła, tylko że. Jest jest rozdział między nimi i zaczęli się napierdzielać. Jedyne co jest to, że Pierro będzie mocno niegrywalny, że Pierro nie będzie grywalny, tutaj jest kolejne podkreślenie tego faktu i chyba to jest tyle w tej kwestii, więc czy ja coś mogę dodać? A, są też drobne informacje na temat La Signory, tutaj pozostałości wygląda tak jakby La Signora na jakimś etapie produkcji gęszina była w planach jako grywalna i chyba już nie jest. To co tam było popodpinane to miało w ogóle nie wyglądać jako La Signora, to miała być zmiana fabularnie tej postaci, więc może ta rezurekcja o której gadaliśmy kilkukrotnie, czyli bardzo możliwe, że była postać, yy, która miała być ożywioną La seniorą czy powracającą lasyniorą, czy jakoś tak jak yy, ten y, Feniks Popiołów, coś takiego. I to miało się ziścić w fragmencie fabuły Natlanu, ale to są stare liki. I to, co teraz dostaje, to jest po prostu, że są szczątki po tym, że takie coś faktycznie było, było gdzieś tam realizowane w jakimś zakresie, ale nie ma nic dalej, nie zostało pociągnięte, więc prawdopodobnie tego nie będzie w ogóle. Ale jest tylko takie pingnięcie wizuje, jeżeli wierzy, że ta część informacji jest prawdziwa i poprawna, no to tam też jest na temat La Signora. Żona miała być i, i, i być miała, ale czy faktycznie będzie, to teraz już mi się nie wydaje. Biorąc pod uwagę po prostu na to, ile się zmieniło po drodze, jak bardzo Natlan odstaje od całej reszty, którą znaliśmy. Tyle. Nic więcej tutaj nie mam, więc zostawiam Was z tymi informacjami i przeskakuję do tego, że mamy w tym momencie dwa konkursy z błogosławieństwem nocnej duszy oraz swadźba wesele. Zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez Likardo. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś Awesome! Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś z waszej perspektywy powinien być chyba poniedziałek 23, a u mnie jest no, sobota? 21? I w Honkaju Stareilu bardzo podobna sytuacja, wszystkie Stellar jade już są za nami, więc 21 szmaty z expem u was chyba jakieś kryształki. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka, do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi kuldą pozostał wam na parametryk transformerze i jeżeli nic nie pokręciłem, to powinny być jakieś dwa dni. I jeżeli jesteście synchronizowani ze mną i korzystając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcypotę Potężna jesteście arcyosomi, twitcher, nauci. Wasza magia jest twitcher, potężna jesteście i na Twitchu. Widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to poproszę o łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże karęży Wam sprzyja miłego do następnego i hej! Nie miałem czasu say goodbye, więc so let's not call it that. Oh, kurka. Um. No akurat trzeba badać. Wczoraj mnie trochę prze przeorało mi gardło na streamie i po streamie, a potem jeszcze geniusz Wizu poszedł wypić coś zimnego z lodem, bo nie wiedziałem, że to co, 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 co biorę z zestawu jest z lodem i będę cierpiał, będę cierpiał, będę cierpiał jak nic.